Zabawa? 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 Nie wchodź na mnie! Muszę siusiu! Siusiu, siusiu, siusiu! Trzymaj! Dłużej nie wytrzymam! Mogę się pobawić? Dzięki ku... Nie? Nie! Nie! Brzydko! Kolitas, pięknie dziś wyglądasz! Mogę pograć? Się trzymaj. Co to? Cześć wam, pobawi! Nie, tylko nie bateria. Co jest z wami? Szybko, bandziak, peleryna, trykot, maska. Będziemy super bohaterami. Ja chcę być super łotrem. Zawsze mają najlepsze kostiumy. Jestem największym super bohaterem w Cleo Tam. Bat Cleo. Nikt się nie oprze moim bat pałeczkom. A to jest super Kukin, który łapie bandytów i to w super tempie. Jeszcze nie znacie moich super mocy. Jestem Podlerina, najgorsza z baletnic. Kapitan Pędzel cię powstrzyma. Wszystko, co namaluję, staje się rzeczywistością. Twoje rysunki mnie nie pokonają. Wiele lat temu wpadłem do ścieków i wyszedłem jako Dynomen. Roar! Jak się nazywasz? Mam na imię Kolitas. Nie, to nie imię dla superłotra. Wybierz coś innego. Mogę wybrać? W takim razie Kwiatek. Kwiatek to nie imię dla superłotra. To Kwiatek. Kwiatek i koniec dyskusji. Dzielni superbohaterowie z Cleo Tam, Podlerina, Dinomen i Kwiatek ukradli miejski klejnot. A dzięki niemu możemy rządzić dziećmi na całym świecie. Schowaliśmy go w naszej tajnej kryjówce. W domku na drzewie. Na pewno zaraz go odzyskamy. Prześledźmy nasz plan. Otworzę ich kryjówkę Bad Werble. Pokonają ich moje rysunki stworzone super pędzle. I odzyskamy klejnot dzięki super prędkości. Tak! Superbohaterowie nadchodzą. Niech tu przyjdą. Nigdy nas nie pokonają. Potwór! Przyszedł potwór! To super Kukin. Nie boję się ich. Nigdy nie dostaną klejnotu. Zatrzymam ich moim tańcem. A ja użyję moich szponów. A ja dam im truskawki. Superbohaterowie też je lubią. Klejnot. Odzyskajmy nasz miejski klejnot. Nigdy nie będzie wasz. Założysz się? Bycie superbohaterem rządzi. Ha 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 ha!
A gdzie jest tablet? Dałam go Kwiatkowi. A ja dałam go kapitanowi Pędzlowi. Nikt go nie ma. Bawimy się dalej? Tym razem ja chcę być super łotrem. Jaj! Tak! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Super bohaterką! Tak! Co jest? Hola! Czy jeszcze daleko? Dotarliśmy. Rozbijmy obóz. Tutaj! Deszcz jedzenia! I kolczyków. Jabłko! Narobiłeś szkód w warzywniku. Musimy je naprawić. Pomidor. Co? Chcesz się pobawić w chowanego? Na pomidorowej grządce jest jakiś duch. I zjadł twoje jabłko. Wszystko to zrozumiałaś? Tyczo, ale w pomidorach jest duch. Wiecie, co to oznacza? Ta, ja dzisiaj śpię w domu. Nie! Na tej grządce czai się tajemnica. I wspólnie na pewno ją rozwiążemy. Czas na zabawę! Szybko, pandziak! Nie, nie to! Ani to! Już mam! Bierzcie gogle! Kombinezony, pułapki na duchy! Chcieliście przygody, prawda? Przygotujcie się, bo zaraz będziemy łowcami duchów! Dobry łowca duchów nigdy niczego się nie boi! Nawet ciemności? Może ciemności... Ale teraz mamy naszą misję! Odnaleźć tego ducha! Wygląda jak zwyczajna grządka, na której rosną pomidory. Nie duchy. Nie ma żadnego ducha jedzącego jabłka. To był wiatr. Byczo. Tak, naprawdę byczo. To duch. Dałaś się nabrać. To jest duch. Naprawdę istnieje. I zaraz się o tym przekonamy. Nadgryzione jabłko kukina. Jestem najlepszym łowcą duchów. Ten duch ma naprawdę wielkie zęby. Pomidor. To prawda. Spójrzcie na ten ślad. To jego kula i łańcuch. Coś się tam ukrywa, ale my to złapiemy. Łapcie kijki. Trzymam. Trzymam. Bycie łowcą duchów rządzi. Thank you.
uwagę! Jesteśmy łowcami duchów! O, chyba coś czuję! To duch! To naprawdę ciężkie! Pomóżcie mi! Pewnie zjadł mnóstwo pomidorów! Prędko! Pułapka na duchy! Gotowi? Raz, dwa i trzy! To ektoplazma! Już wystarczy! Zobaczmy, kim jest ten skaczący duch! To duch królika! Przerażający. Wygląda jak zwykły biały królik. To nie duch, chociaż go przypomina. On chciał pomidoru. Możemy go zatrzymać? Powinniśmy go nazwać. Może niech będzie Wisienka? Nie, Pędzel. Kukin? Chcesz nazwać królika Kukin? Kukinie? Chwileczkę, on już ma imię. Powiedział mi, że nazywa się... Duch. Ale super! Duch! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łowcą duchów! Najważniejsza rzecz na imprezie – muzyka! Zatańczymy do mojej muzyki. Nie bądź taki uparty, chodź do mnie i nie waż się nic zmieniać. Thank you.
tego! Kukinie! Nie możemy mieć przyjęcia bez muzyki! Trąbka, marakasy, flet. Stworzymy nasz własny zespół. Grajmy tak, jak dyryguje duch. O! Kukle! Ale super impreza! Tańczmy! Co za świetne przyjęcie, Kukinie! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Muzykiem! Kto upuści, ten przegrywa! Do
mnie, do mnie! Do mnie! Piłka! Do Cleo! Albo do Tety! Do mnie! Słuchaj! Piłka! Piłka! Wow! Gramy dalej? Twoja! O! Piłka! Jej! Piłka! Spójrzcie na mój piękny kwiatek. Nie. Rozbiłam ci domek, kwiatku. Wybaczysz mi. Co zrobić, kiedy kwiatek źle się czuje? Posadzić go? Fascynujące. Spójrzcie na te odłamki. Takie... To był jego dom. Szkoda, że nie może odrosnąć jak ogon jaszczurki. Nowy dom! To twój nowy dom. Zobacz, ilu masz tu przyjaciół. Ogrodnicy, do doniczek! A ty pilnuj kwiatka, Colitas. Wybieram słonecznik, bo rośnie w stronę słońca. A ty, który kwiat? Pimpam! Lalki nie rosną w ogrodzie, tylko są na półkach w sklepie. Wybierz kwiat. Tu jest byczo! To naprawdę fajne miejsce! Jest tu słońce, woda i cień! Podoba ci się? Jasne, że tak! To jak życie w parku rozrywki, ale dla kwiatów! I są te mrówki! Cześć! To moja przyjaciółka, tak jak ty. Ma na imię Kwiatek. Tak, to piękne imię. Ogrodnicy, pora na sadzenie. Łopatka. Słonecznik. Konewka. Chyba bardzo chciało mu się pić. Więcej? Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Konewka! Łopatka! Słonecznik! Kukin! Proszę, zaopiekuj się nim. Nie, nie rób tego. Nie możesz podgryzać liści. Rozmawiasz z mrówkami? Super! Spójrzcie na te kwiaty. Będą przepięknie pachnieć. Wyjdź! Mamy jeszcze mnóstwo kwiatów do posadzenia. Bycie ogrodnikiem rządzi!
kwiaty! Pełno! Jej! Podoba ci się tutaj? O? Zagrajmy! Piłka! Ale super! Grajmy dalej! Zwłaszcza, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę! Ogrodnikiem! Albo szklarzem! Pięć małych małpek razem bawi się. Jedna z łóżka spadła, bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Cztery małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła, bęc, doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Trzy małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła, bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Dwie małe małpki dalej bawią się. Jedna z łóżka spadła, bęc, a doktor to widział i powiedział, że wszystkie małpki z łóżka mają zejść. Małpka ostatnia sama bawi się, lecz nie spadła z łóżka, nie. A doktor to widział i powiedział, że marsz do spania, teraz czas na sen. Łyżwy, rękawiczki, kask. Nauczymy cię jeździć. Ups, nie wyszło. Zobaczysz, to wielka frajda. Thank you.
już prawie to umiesz. Jazda na łyżwach rządzi. W ogródku. Teraz wszyscy możemy jeździć w spokoju. Chyba Pomidor też potrzebuje lekcji łyżwiarstwa. Co za świetny dzień! A najlepsze jest to, że już wiem, kim chcę zostać, gdy dorosnę. Łyżwiarką!